kiedy koniec tej gierki? Nie mam pojęcia. Gram w nią pierwszy raz w życiu. Skąd mam wiedzieć, ile ona trwa? Partiatik! Live. Ludzie pisali, że jest chyba 20 bossów. Nie wiem, ile jest. Ale tak pisali. Jak jest za cicho, to gadajcie. Takie są dźwięki. Głośno czy źle? Za cicho, nie? Kurde, nie to. Jak coś, to podgłośnie w komputerze, bo nie wiem, czy jest za cicho. Takie są dźwięki, słuchaj. Dobrze? No nic nie zmieniałem, ale może coś się popsuło. Dobra. A nadal mam ten żar. To kozak. I pokonałem ostatnio bossa jakiegoś. Takiego w dupę, takiego mopsa. Wiecie, taki pies. Chłop tak wyglądał. Szczerze, to nie był chłop, chyba nie wiem. No ale go pokonałem. Master Squark, gdzie to jest? Wyjdź z bazy od lewej strony. A z lewej strony będzie to coś, co ty gadałeś, tak? Dobra, zerknę. Jak to się wychodzi z tej bazy? Tu? Nie, z drugiej strony, tak? Tam. Ty, zrespił się ten samuraj, co go wtedy zabiłem? No nie, bossy się nie respią chyba. Czy to nie był boss? W sumie nie. Ej, nie mogę z bazy wyjść? Czy tak się nie wychodziło z tej bazy? O! A tu co jest? Tu jest ten item, co gadałeś? Olelui. A tu coś jest w ogóle? Gdzie ja w ogóle poszedłem? Jest! A, to się zrzuca tą drabinę pewnie. Olelui. Coś tu było. Gdzie to jest? Nie widzę żadnego ciała. Co on przeszukał niby? Ty, tam jest! Właś tam! Czekaj, z drzewa trzeba chyba skoczyć. Jak tam się wchodzi? A naprawdę trzeba po drzewie na tak wskoczyć? Ja myślę, że to żart. Nie, no co ty pieprzysz? Jak po drzewie wskoczyć na dach? Ty, to nie jest drzewo, to jest chłop! Widzisz? Patrz! Ty, to nie jest drzewo! O kurde... Kozak. Co nie ta strona? Po tym drzewie muszę wejść. Ty. Jest. Idzie. Dobra, wypieprzony w to mam. Innym razem z to wezmę. A tam co jest? Nic. A tu mogę iść. Tutaj może zajdę. Skok wciskając analog? Ja nie skaczę analogiem żadnym, co ty gadasz? Sprint w to drzewo i skok? Nie, dobra, idę stąd, bo ty Master Squark, ja nie wiesz, o czym mówisz. Analogiem skaczesz. Dobra, luj. Idę stąd. Pójdę sobie na bossa. Nie na bossa, ja nie byłem na bossie. Gdzie ja byłem? A, bo wy skończyłem streama wtedy. Osada nieumarłych, tutaj. Skok, a nie unik? Już skakałem. Widziałem, ale kozak, minutkę kamerzysty, widziałem. Ale banger.
Jak się mówi, nie? Się malejemy się. Ale on kozak kozak. Chyba za głośno jednak jest. Kurde, ile tu jest? Jest! Elo! Za głośno? Dobra, jednak wezmę to jak było. Pa chłopa. Pa jak goleja. Kurde! Szarlatanie! Ja nie gram na klawiaturze. Ja gram na padzie. Co się dzieje? Na padzie gram! A właśnie, przypominajcie mi, żebym reklamy puszczał. Bo znowu zapomnę i będę narzekał. A moglibyście przypominać i być dobrymi ludźmi, którzy przypominają o takich rzeczach. Kurde, przypadkiem to w dupę kliknąłem, czujesz? Aleluj, tam już. Trudno. Bywa. Dobra, to chyba tu muszę iść. Chyba nigdzie nie ma indziej. Nigdzie indziej. O, jest coś. Dobra, czekaj. Ale mądre. Mała skórzana tarcza. Lepsza niż moja? Sprawdźmy. Ale gówno. Po co się niszczy te rzeczy tak w ogóle? No Louis wie chyba. Ty tutaj chyba trzeba iść. Nie, kurde, w dupę prespa. Co to jest? To jest jakiś nowy? Nie kojarzę tego chłopa konkretnego. Dobra, luj. Muszę tam iść? A dobra, Black, no dobra. Jak się kopie? Ty, czasem mi kopie ludzi, a czasem nie. Poczekaj. Jak się kopie w tej grze, że on czasem kopie? Ty, tak nie ogarniam tej giereczki, że to luj. O, to chyba już zauważyliście. Poczekaj, najpierw tu pójdę. Dobra, idę najpierw tu. A w sumie tędy i tak chyba w dół nie da iść. Poczekaj, z daleka to. Niech co tam czeka. Kurde! Śmietniku zapieprzony. Ham. Proszek naprawczy. O, a właśnie jeszcze nie naprawiałem itemów od początku gry. Muszę naprawić w końcu. To się za duszę naprawia, czy za co? Dobra, to jedziemy w dół. A się kampi. Szmata. Tutaj coś było. Zawinął. Kurde, szmato i... Kurde, zaraz mnie ubije jakiś mobek słaby. Ja pierdzielę, trzy poty, bo jednego przypadkiem użyłem jeszcze. Niedobrze. Nie wiem, co to są za moby. Veigar chyba. Taki kapelusz ma. Jak Veigar.
Dobra, chodźmy tutaj. Nie wiem, po co się niszczy te wszystkie rzeczy, tak szczerze. Tutaj, o kurde, tu są wszystkie te moby. Ty nie mów, że z tyloma będę się lał naraz. Dobra, trudno. Walimy ich na łeb, co? Dawaj. Po jednym, jak w gotiku trzeba bejtować. Jak w gotiku, jak w gotiku. No chodź, chodź. Tylko on się o mnie skapnął. Co to jest? Leci coś do mnie? O, się obsrałem. Zostaw! Patrz to jak go pokonam. Teraz. Co to jest? Miecz mi trafił? Kurde! Jak w Tekenie w dupę. Elo! Jezu, Heihachi. Czy tam jakoś to Jinpachi na to. Czarnym pociskiem we mnie wystrzelił. Ale obrzydliwy ten chłop jest, ohydny. Ty, ej, Darkest Dungeon też jest japońskie? No są takie, te moby podobnie wyglądają w tych dwóch grach. Jakaś kość. Dobra, walić ich wszystkich? Walej. Po jednym. A są ci słabi chyba. O kur, chyba wiedzą o mnie. Na bombę. No chodź tu. Dawaj. Bomba. Kiedy rancho. A, slime ranch? Zrobimy z jakimś. No. Kurde, ja bym sobie poszedł pod attack speeda w tej giereszce. Mi się attack speed w tej grze chyba najbardziej podoba. Chociaż, nie wiem, dwie rzeczy mogą być. Pod bombę iść i pod attack speed całkowicie. Nie wiem, co byłoby fajniejsze w sumie. Na którym momencie jestem? Na tym. A tak się to robi, trzeba to przytrzymać. Spodnie robotnika. Patrz to. To kozak. Patrz to. Full AP, mam iść? Chyba nie da się, ale nie wiem. Znaczy jest chyba magii w tej grze. Fragment Estusa. To jest buteleczka? Pog! Zaraz wracam, to ulepszam. Da się to, żeby mi to wypadło? I patrz to, co ja zrobię. Ty! Dawaj! Na pięści! Patrz to. Ty! Czujesz... O, to mnie ubiega. Czujesz być takim kozakiem w tej grze? O, Zasie, przetestujmy na dwie ręce. Czujesz być takim kozakiem w tą gierkę, żeby sobie pięściami ją przejść? Kurde, żeby pięściami przejść tą grę, to naprawdę trzeba być kozakiem bluj. Jezu, hecha się nie da w sumie. Ty pięści chyba nic nie zadają w bossy, nie? Czy po jeden się bije, nie wiem. Kurde, to fajnie by było. Attack speed better? Zależy, ale wydaje mi się, że no, że attack speed lepszy, bo możesz szybko napieprzyć combo i odskoczyć. Chociaż z drugiej strony, jak zabijesz na bombę, to nawet skakać nie musisz. Nie wiem, co jest lepsze. Kataną bym też sobie pograł, tylko jest za wolne, ale też jest przyjemne. O, żar! A ja mam nadal ten żar. Dobra. Wypieprzę butelkę, jak będzie ognisko, to cofnę po prostu, żeby tego żaru nie stracić, który mam teraz na sobie. Go attack speed, bo masno, nie? No właśnie, też mi się wydaje, panowie, że attack speed jest masny fest.
5 koła dusz. Chyba mnie stać na jeden skill point. Coś za mną idzie. Ale się nauczyłem słuchać rzeczy. Trinity Force? Jakby było. Nie! Ja nienawidzę tych. Jezu! Nie! Kurde, bo... Co to kurde jest? Nie mam potek! Nie, proszę! Kurde! Jezus Maria, bo uderzyłem w ten pieprzaną klatkę! Klatkę uderzyłem, chłopie! I się zakwachał! Ta, 20, 20, już pisz. Macie swoje 20 zapieprzane. I teraz... Ja nie wiem, gdzie mam te itemy swoje teraz. Ale kojarzę mniej więcej. Zobaczymy, czy znajdę. Kurde, szmato głupi. Kurde, ciociu. Powinni znerfić te moby. Czekajcie, ja bym sobie pograł tak trochę. Chociaż... Ja mam katany przy sobie, tak? Zagrałbym nią chwilę. Mam ochotę pograć chwilę tą kataną. Mogę ją nosić? Czegoś mi brakuje? A, ona ma... A, bo ona jest plus je, ona jest plus zero. To się nawet nie opłaca. Nie, to się nie opłaca jednak. Zapomniałem, że jej nie mam ulepszonej. To nie, ja tej nie biorę. To nie... Nonsens. Wejgard złożony. Ty, nie mam go na bombę jednak. Dalej, bal. Mam go na dwie bomby. Ja myślę, że mam go na bombę, frajera. Dobra, tutaj się szło. Muszę do tej dziury pójść, co wtedy wpadł. Kurde, ten znowu będzie żył. Dobra, ubiję go szybko. O nie, nie mam żaru już. Szkoda. E, gruby! O, idzie, idzie. Dobra, 6 bombek mam. Tego bombami ubiję frajera. Chyba mnie nie trafił tym gównem. Kur! Jezus, pieprzaj. Masz! To tylko tyle bije? Ta, to jest dużo lepszy attack speed. Zobacz, chłopa ubiłem dzięki attack speedowi. A dzięki kanasale. No kozacki ten odcinek wyszedł. Jeszcze jeden odcinek będzie z Lenidlą niedługo. Jeden versus jeden i coś tam jeszcze, nie pamiętam co. Coś tam jeszcze było poza 1 versus 1. Baleć. Zaraz pójdę po... O, rękawiczki, ale robotnika to jakieś gówno. Kurde! Szałapucie! Co ten taki? Czekajcie. A teraz byś... Dzisiaj nie wiem, na razie siedzę, ale nie wiem, jakiś jest piątek, może drugi, trzeci. Zobaczymy, jak się będzie to się działo, nie? Idź guciem.
to się tak już przyjęło. A właśnie, jutro możliwe, że wstawię Getting Over It, następną część. Ale nie jest żywy chłop. Bo Getting Over It też zaległości ma. Są swoje. Także możliwe, że jutro. Kurde! Prawie 2000 dusz tak z bomby. To było chyba tutaj, z tego co kojarzę. I tam na dół muszę zejść. Ta, to było tutaj i gdzieś tutaj dziura. Ta, jest tam dziura. Kurde, on przeżył? Oni są łatwi, tylko po prostu trzeba zblokować jeden hit od nich i padają tak z bomby. Kurde, co to jest? Wcześniej tego nie było. Ja pierdziele. Nie, podka chciałem kliknąć. Obsrałem się totalnie. Złożony. Ile on? 60 expa? Taki chłop twardy? To też jest mobek? Nie, to czemu ten jeden żył? Kurde, obstrany jeszcze. O kurde, szmato! Co jest? Ten też? Żyje! Dobra, da się ich oznaczyć z daleka i zobaczyć, czy żyją. Wystarczy klikać analogu z daleka na nich. Tutaj też coś jest. Tutaj też. O! Zakradnę się. Tam jest gruby na górze. Co to? A, co to gówno? Już mnie widzi z takiego daleka? Traf moba swojego. Nic nie ma. Nie, jest. Ukryta rzecz. Easter egg. Dusza. Gówniana taka mała jakaś. Dobra, idę stąd, spadnę jeszcze. Sparta 200 IQ. Chłop ma nick taki. Jak zabijesz bossa z tej lokacji. A nie, nie czytam dalej. Nie chcę spoilerów. Nie. Nie piszcie mi. Ja nawet nie wiem, jaki jest boss. Napiszcie tylko, czy boss w tej lokacji jest trudny, czy taki. O la la la. Kurde, śmieciu, bo muszę uciekać. Kurde! Jaki on ma zasięg? O! O kurde, on tu przyszedł. Złożony. Śmieć. Jak gadasz, jak nie żyjesz? Pierwszy bić bossów jest łatwe? Ta. Ty, ale w sumie, jakie bossy były do tej pory? Był ten taki z... Nie interesuje mnie nic, tylko co jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Co by dał na goli drogę 5 złotych mój pierwszy donatę? Spartiatix z królem, Spartiatix z panem, zawsze będę jego fanem XD. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo, pierwszy donate, ale popsułeś animację, więc luj. Ale i tak, dziękuję ci. Bardzo. O kurde, tam są dwa itemy. Tędy się chyba tylko da tam pójść. A nie, jeden jest na dole, drugi na górze. Nie, nie skaczę tam, luj. Bo nie chcę stracić tych 8 razy. Item z tej wiedźmy weź? A, racja, sorry. Szata misjonarki? Odłamek tytanitu. Odłamek to jest co się ulepsza itemy, tak? Czekajcie, zobaczę sobie tę szatę. Hełmów nie mam. Szata. Ale gówno.
A, strój mistrza to jest. Ej, to jest lepsze niż moje. Patrzcie. Ty to też... A, no tak, bo ja miałem patrzeć na wygląd, mówiliście. Nie no, ale wyglądam jak debil pieprzony. Nie będę tego nosił. Zabierz to. A to? Co mi w dupę jest? Ten item daje, że taki szary wygląd mam? Nie, to mi się nadal najbardziej podoba. Jak ponczuś w dupę. Dobra. Idziemy dalej. Coś tu się dzieje? Siema. Jest. No, ruski jest. Ruskiego chyba nie ma. Tu pewnie z tyłu mi skoczy na łeb. Nie skoczy. Myślę, że ten mały będzie. To zawsze frajer. A gdzie ludzie? Co oznaczają? Gdzie... Boss. Siema, boss. To niezły bosik. Cofnij się po tamte dwa itemy. Ale da się chyba tam jakoś inaczej. O, tu jest na przykład jeden. Z tych dwóch. Kurde, o tu. Dziękuję ci, szyba. Twoje... To, że tu jesteś, mnie też... rozczula. Dobrze powiedziałem. Ognicho tu jest! Dobra, to sobie wejdę do ognicha. Dobra, wchodzę tam. Wiem, że się moby zrespią, ale luj. Muszę się cofnąć. Jak można użyć 20 razy przed czwartym bossem? A to jest dużo 20 deadów? Nie wiem, wydaje mi się, że rzadko umieram. Dosyć. Honet. Welcome home, speak very well. Then touch, take enough. Dobra, A jeden poziom tylko mogę dodać. Ja pierdzie, chcę. To jest już drogie. Dobra, no to witalność sobie dodam. Przyda się HP więcej. Wigor się chyba nie opłaca, nie? Wytrzymałość jest też spoko, ale witalność teraz. Jeden level, ja pierdzie. Wręczność? Nie, jest useless, nie mam po co. Każdy, kto płacze ile razy to on nie umarł, sklei japę za przeproszeniem. Oczywiście 90% z was nawet nie grało, tylko oglądało jakieś filmy na YouTubie. Dobrze! A potkę, racja, racja, dzięki, dzięki. Potkę ulepszy. Tu jest kowal. A jeszcze do tego chłopa pójdę, co level daje za free. Siema, Ryu. Just good what needs. Będę miał 6, ale pog! Kozacko, jeszcze ten chłop taki, co daje level za free. Pamiętacie? Zaraz umrę, gdy to spadnę sobie gdzieś. Gdzie on był? Wszyscy psujecie dźwięki. Co by dał na goli brodę 5 zł na bogato żyjmy. Miałem urodziny, więc mnie o! Stać. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego najlepszego, Klobi. To jest spóźnione w takim razie, tak? Bo miałeś wcześniej. Pewnie wczoraj. Dziękuję ci bardzo. Pogchomp. Miło mi, że się dzielisz prezentami akurat ze mną. Gdzie był ten chłopina? Tu
tu gdzieś? A, tu jest! Wszystkiego najlepszego i oddaję. I on level daje za darmo, tak? Ej, nie daje! Ale wy mi głupoty gadaliście, a umarłem raz. Ulepszyłem sobie butelkę Master Square przed sekundą. Przecież jestem tutaj. Dobra, to co? To dalej, nie? Zmień opis, bo już się minął z prawdą? Jak to? Ilość, a level butelki? No nie no, ulepszyłem ją tym Estusem. To nie jest to samo? Ta? A to jak? Gdzie się ulepsza tą butelkę? W takim razie. Wpadłem się przywitać i lecę, bo ta gra to dla mnie Resident Sleeper, ale nie chodzi o grę, tylko że ukucie oglądam, a Demons ma slotsy. Slotsy ma? Co dzisiaj jest? Piątek? Nie wiem, już mi się pijaprzy, nie wiem w jakim dni mam, myślę, że w poniedziałek. Już mi się chyba popieprzyło. Ciężko, ładnie. No wzmocni, butelkę wziąłem. Ej! Przy ognisku? A, dobra, zaraz. Ulepszanie katany, ale ona jest średnia, Gucio Unbound, please. Średnio mi się podoba ta katana. W sensie, no trudno się nią walczyć. Spal fragment? Co to? Tak? I to ulepsza ten? I to ulepsza moją butelkę? Aha, to ja myślałem, że ja ją ulepszyłem już dwa razy, a to się okazało, że tylko nowe butelki biorę. Ale nie mam. Brak w ekwipunku tej kości. Słabo. Zobaczmy jeszcze, co za itemy ma ta typiara i sprzeda mi te, co ja mam. Well met, Ashen One. How may I be of service? Sprzedaj przedmiot. Sprzedaj, czekaj. Co ta marihuana daje? Tych rzeczy jej nie sprzedam. O! Łamacz kolczuk, to jest gówno zapieprzone, ten item. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Co by dał na goli brodę 5 zł ostatni donatę, bo nie mam już na PSC, pozdrów. Dziękuję, pozdrawiam cię, Klobi. Dziękuję ci bardzo. Za 10 zł. Jak minus 10 IQ? A co ja w dupę zrobiłem? Głupoty piję, przecież Mokso 1. Dobra, łamacz kolczuk sprzedam. Długi miecz jest słabszy, a ja mam dwa długie miecze, sprzedam jeden. A nie, bo ja szerokiego używam, długiego nie chcę używać. To sprzedam ten długi. Katany nie sprzedaję, włóczni nie sprzedaję, przetestuję. To mi się nie podobało. Też to sprzedam. Minus 1000 IQ. Loi wam na łeb. Dobra, to jest gorsze od mojej tarczy. To sprzedam sobie tą. Znaczy tą na pewno sprzedam, bo jest gównem. Tą też. O! Ty, moja jest najmniej warta. To jest tyle warte? Przecież to jest gówno! Co jest? Czemu to jest tyle warte? Zieloni babank. Dobra, chłopie, masz banę też. Rękawiczki robotnika i mistrza. To sprzedam. Ja mam lepsze, tak? Te mogę sprzedać. A może za robotnikiem będę grał. Deserter to chyba gówno. Też sprzedam. Dobra, luj, wszystko. Właśnie, co ona miała? Gadaj do mnie. Jakie ona ma miecze? Sztylet, krótki miecz, bułat, halabarda. Czemu ona ma takie gówno itemy?
Ashen One, dziś. Dobra, mam takie rzeczy. A strasznie dużo trzeba tych odłamków w ogóle, żeby sobie ulepszyć item. Da się na plus, ile da się maksymalnie ulepszyć item? Plus 9? Czy nie? Czy to nie jest jak w Mythi, nie? Czekaj, zobaczę, ile mi brakuje. Co ty? Kurde, dużo. Gościa małego na tronie. Tam mamy tego. Do tego typa on gada? Się z nim nie gadałem jeszcze. Ej, co to za chłop? Unkindled are we? And fast on the trail of the lords absconded? Then these red eyes are for you. Ty dał mi pęknięte czerwone... Pęknięta czerwona kula oka? 5. Use them to pillage embers and briefly heighten your strength for your duty. Aha. What else are unkindled ashes good for? Tam cię walił na łeb, chłopie. Nie ten tron? A gdzie jest inny tron? A ten tron. Widzę. Jak się tam dostać? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Ej, gdzie chłop jest? Co by dał na goli brodę 5 złotych, coś znalazłem. Nie ma nikogo. Dziękuję ci, Klobi. Drugi od lewej? No ale w dupę od tego od lewej? A tam. Dobra, widzę, masz rację. Widzę go. Tu jest. Siemaryjku. Kurde, w dupę. Czekaj, to jest ten. Tak? Siemaryjo. Ale obrzydliwy, w dupę, nóg nie ma. All that unkindled. And a seeker of lords. I am Ludlith of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the Lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. Agapisz na ciebie. This sad cadaver. No need to be coy. Have a closer look. Listen. This might pique thine interest. Jakieś questa? Before I was a lord of Cinder, I was a student of transposition. The process of extracting and coalescing the essence of a soul. A forbidden art that once left a foul stain upon Corlin's honor. Tis an art that grants powers once thought unattainable. Most transposing kilns were lost with Corland, but this place is a crossing for all manner of cursed objects. If thou happenst upon a transposing kiln, bring it to me. Piec jakiś do niego mam przynieść? A skąd ja mam to wziąć? Now, do not be away over long. Drzewo ci pokonałem. Resident Sleeper? Czemu Resident Sleeper? Dobra, przerwa na te. I zaraz wrócę. Nie wiem, czemu Resident Sleeper piszecie nawet. Miała być ta gierka, nie wiem. Zaraz wracam.
Siema, jestem. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Sloby dał na goli brodę 5 zł, moje nicki na etkloby na Twitchu silny Bartek 23, a blidze pro Krzysiu 123 XD. Wszędzie. Jak to może być nazywasz silny Bartek i pro Krzysiu naraz w dupę? Boże, może dwa imiona tak o, albo cztery. Jestem. Dark Souls 2 są lepsze. Ludzie mówili, że trójkę, jak mieliśmy grać w gierkę. Mi się ta gra podoba bardzo. 6 reklam? Boże, dziękuję. Chociaż ty miałeś jakiekolwiek. Szyba miał 2, ale pogry. Dobra, gramy dalej. Dziękuję za obejrzenie. Resident Sleeper? No nie moja wina, że nie podobała mi się ta gra. Niektórym! Mówię niektórym. No co ja zrobię, jak ci się nie podobają takie gry? Iść sobie dalej Fortnite'a, oglądaj w dupę u Izaka, jak ci się nie podoba. No co ci mam zrobić? No, ja ci gry nie zmienię, nie ja ją robiłem. Ale mogę w nią se grać. Jest fajna. Tutaj spróbuję wejść, jak się da w ogóle. Ale pewnie zamknięty na klucz. Właśnie. O, tu jest to coś, widzicie? Zakradnę się tym razem do tego. Gdzieś tam szło. Dwie osoby piszą Resident Sleeper? No zawsze tak jest. A ja po tym patrzę i myślę, że wszyscy. Co mnie trafiło? A, to jest krwawienie! Tak? Kurde, chyba tak, bo jest taka kropelka krwi. To chyba to jest krwawienie. Dobra, zakradnę się do tego tym razem, patrz. Zakradane jest. Go liga? No nie, dzisiaj miało być to, wczoraj była liga. Urozmaicamy sobie! Się nie podoba, to co ci on zrobił tutaj? No nic nie zrobię! Kiedy kasyno? Możliwe, że w następny piątek miało być, tak? Nie, nie w piątek. Nie miało być w piątek. Nie pamiętam, co mówiłem już. Ale chyba w piątek ma być. To jak coś, to w piątek. Ten co teraz będzie. Prawdopodobnie. Nie mówię, że na 100%. Dobra, idziemy dalej. Co tu jest? Siema, Talik. O, jesteś. Jesteś jednak znowu, dobrze. Ty chłop taką dzidą dostał. Ale ta dzida na pewno. Ja pierdzielę, uspokój się. Co tu się w dupę dzieje? Kurde, chamie! Co ty się w dupę dzieje? Trzeba uciekać. Kto do nich? Czemu do swoich strzelają? Kurde, ile tym młotkiem on zadał! No tak, nieulepszone mam te. Nieulepszone mam te, macie rację. Ogól wąsa Maciej? W dupę Maciej, dawno ci tu nie widziałem. Co się z tobą działo? Myślałem, że... Nie ten, nie wiesz co. Jak się skacze w tej grze w ogóle? Poczekajcie, bo... Nie da się? Aha, czyli muszę tak zrobić. Spacją. Nie dało się skakać.
Tracę HP tylko. Zara umrę. Nie no, dało się, czasem skakał mi. Jak lewą gałką klikasz? Kurde, masz rację! Ty, Master Squar jednak miał rację, że się skacze analogiem. Ha! A wszyscy go wyzywali tu. Dobrze, aleluj tam. Lincz społeczny też jest potrzebny. Wiesz, chłop się za bardzo nie rozbrykał. Wielka kosa. To jest dwuręczna broń, ta? Ale słabe. Czemu ja mogę w jednej ręce nosić te itemy? O kurwa, niezłe. Kurde, to jest szybkie. Ej, pogram tym chwilę. Zobaczymy, jak to działa. Chyba, że umrę szybko. Będzie już najgorzej. No te kamerzysty, widziałem. Popsuła YouTube, ale kozak. Czekaj, jak to się robiło? O, tak. Dobra, pogram tę chwilę, chyba że tu jakiś boss jest, to szybko zmienię zaraz na swój item. Bo tym to nie ma co grać. Są jakieś drzwi. O, to nie, to zaraz. Za drzwiami zawsze jest jakiś boss. Więc tam mogę pójść. Ale obsrani. Pierdziele, co jest 5? W dupę, za drzwiami miał być boss. Ty, po co były te drzwi? Ty. Ja wiem. To po co drzwi dają? Żeby oszukać? A wcześniej za drzwiami były. Silne deszło? Co? Dobra, nie mam czasu na ciebie, bosik. Ja pierdziele, jednym popom mi tyle zadał? O, zadałem, no. Ej, łatwe. Ej, łatwe. Ha! Koniec. Wykastrowałem go. I teraz? Kurde, co on tutaj robi? Ja pierdziele, koniec. Zostaw mnie. Lek montuje. O, znowu moje jaja? Odrosły mu? Ja pierdzielę, stary wychodzi z niego. Kurde, łachmy to. Co? Jak mnie uderzył, skoro mnie nie uderzył? Ale dużo mu zadałem, łatwy ten głosik. On na ręce też ma te jaja? Nie ma. Na plecach też ma. A nie, nie ma, a nie ma. O kurde, chyba robi uderzenie starego. Dobra robi. Ale ten boss jest durny, chłopie. W rączkę. Kurde, puść mnie. No to koniec. Nie mam HP w ogóle. Chyba po tym musiałem pieprzyć na to. Nie, dobra. Od rączki lepiej odejdźmy. Malę go po plerach chyba. Nie, po rączce. Zobaczmy, czy w rękach.
koniec. Dobra robi ten boss. Dobra, oplecę. O kurde. Wiecie co? Pal się konią. Ty, ja go mogę oznaczyć, zapomniałem. Zapomniałem, myślę, że jest tak dużo, że się nie da. Pal się konią. Czym mi zadaje? A, tymi plamami. Elo! Kurde, zapada się! Tu ma te jajko? Tam jest tu. Po jajach go, no walę go po jajach! Ale ma ich w dupę za dużo. Kastra. Nie proszę, bo ja go zaraz pokonam! W ogóle? A ile ma HP? Szmata. Jaja ma tam na plecach wysoko, widzicie? Ale za wysoko. Co robi? Najgorszą rzecz. Obstał się. Najgorsze jest, jak strzela z dupy gównem. Wszędzie to gówno leży, kurwa. Jak ja mam go teraz pokonać? Czego nie mogę być po tej ręce, bo mnie tą ręką łapie. Tu ma te jajka. Kurde! Stary pijany się wyłożył na mnie. Stary nie strzeli. Rękę bij, no ale nie da się, za to zdają. Z tym nie mam jak do niego podejść, zobacz. Tu ja jestem na boku. Kurde! Ale fart, że to ominąłem! Jest! Nie! Nie! Jest! Co, jak mam mało HP! Jest! Jest! Za pierwszym podejściem! Panowie, jaki łatwy ten chłop był! Ja pierdziele, ja jestem jakimś bogiem. Ile pointów mi dał? Dusza i... O, dał ten piec! Co temu chłopu mogę dać? Damy mu zara, damy mu zara. O kurde, panowie. Jaki najłatwiejszy, co ty pierwszysz? Z tym do tego małego gościa i potem do tego drzewa? Jak potem do drzewa? Ty, ale chyba najłatwiejszy boss. Za pierwszym razem. Ale on mało robił. On mnie tylko tą łapką złapał, nic więcej, nie? Taki średni był ten boss. Ale wyglądał przerażająco, był ogromny. Ale ogólnie był gównem zapieprzonym i tyle. O, kość. Ja muszę tą kość w ogóle usunąć sobie z tych. Tarcza nowa, przetestujmy. Fajnie, kozacko, że pokonany. Lepsza. Nie, gorsza? Gorsza jest, w dupę. A fajnie wygląda? Jak z God of War, nie? Ale chyba gorzej wygląda w sumie. Ty, poczekaj. Ale kozak. Za tarczą będę bił. Patrz to, kret. Poczekaj. Krecik kopie, zobacz. Kog. On mi dał jakąś broń lepszą? Nie, nie dał nic. Czy dał? A włócznie miałem jeszcze zacząć, czekajcie. A, włócznie jest taka, ma wluj zasięg.
Dobra, zaraz zobaczymy, ma coś narci nas. Włócznia całkiem fajna w tej grze jest. Ale fajne, patrz to. Poczekaj, a to? Nie, włócznia jest dobra, tylko ona bije tylko do przodu, ma mały jakby hitbox. Tylko do przodu. Duży zasięg, ale wiesz, ciężko złapać więcej niż jednego przeciwnika i można w sumie nie trafić nawet. Z moim talentem trafiania. Dobra. Wracamy do tego, nie? Na chatę. Czekajcie, okno zamknę se. Nie był taki trudny boss. Chyba, że już taki dobry jestem. Jak myślicie? Co jest bardziej prawdopodobne? Boss łatwy czy jak kozak? Chyba drugie, nie? Jak kozak. Siema Talik, siema, no witam cię. Jakbyś szedł na wojnę życia, to byś... Co? Nie widziałem co napisać, weź napisz jeszcze raz. Jak wiesz, że skakać można, to po tą butelkę. A, masz rację, Master Square, rację, rację. Tylko gdzie to było? Poczekaj, najpierw dam piec temu chłopu. On był tam. Tak? Tak jest. Ty, ale na to się nie da wskoczyć z jednego na drugie wyżej, żeby było. Zaraz zobaczę tą darmową butelkę. Tylko sobie dodam level. I tak dalej. Fret not. Opłaca mu się dawać ten piec, czy on jest jakoś potrzebny? No dobra, dalej. A, to nie do mnie pisałeś? Dawać mu ten piec? Tak, dawaj, no tak. Dalej cię kocham. Tak, dawaj mu. Dobra, to mu daję. Oh, belike it is a transposing kiln. Co to jest za piec? Seen better days, but methinks it shall suffice. Now, bring to me a twist. Ej, ja mam chyba tą duszę z tego drzewa, czy nie? Transposition is the art of extracting and coalescing the essence of a soul. In transposing a twisted soul, its true power transferred to thee. Thy purpose is to seek lords and slay them. What's to fear in a little transposition? Co to jest transpozycja? Kurde, dać mu tą duszę, czy się nie opłaca? Bo ja nawet nie wiem, o co chodzi w tym. Czemu ja mu daję te itemy? W sensie, no chyba on jest po to, żeby mu dawać te itemy, nie? Da się to jakoś inaczej wykorzystać? Taka pozycja transów. Nie da się? No dobra, to mu daję. Kup miecz pogromcy pustych od tego typa. Nie widzę, żeby handel miał. Aha, mogę użyć, żeby duszę dostać lub u niego, tak? To chyba u niego lepiej, bo duszę mogę z mobów zdobywać. A itemkę jakiegoś kozackiego nie mogę z takiego zdobyć moba. To daję mu. Miecz pogrąc. Wielki młot. Czemu to kosztuje akurat 0? 176. Ty, dobra. O, ty lifesteal! Ej! Ja bym chciał ten lifesteal, ale fajne. Ale kozak, lifesteal. A ile to kosztuje? To kosztuje... O nie, to kosztuje... A, dobra, to jest zepsutego drzewa, to jest z mroźnych dolin. Ej, ja mam to? Ty, ja mogę sobie to i to wziąć? Dusza Wordta. Nie wiem, kto to jest ten Word. To jest ten, co go już pokonałem? Ten taki mops? Dobra, czekajcie.
Miecz chyba wezmę, bo ja nie chcę walczyć jakąś pałką, a to jest wielki miecz. Ale to jest wolny miecz strasznie, tak? To się opłaca to używać? Czy nie lepiej poczekać na inny item i sobie go kupić wtedy? Czy z każdego bossa są inne itemy do wyboru? Chyba to są z każdego bossa inne itemy do wyboru? Ja włóczni nie chcę. Patrzę na nie, to jest włócznia? Jak miecz? A to jest końcówka włóczni po prostu pokazana. Katanę i lama? Mam już katanę. Aha! Czyli albo to mogę, albo to. Aha! Czy to ja sobie wezmę mieczyk? Tak. I to wezmę. Bo to jest albo pałka, albo ten pierścień. A ja pałki nie chcę. Znaczy ma dużo obrażeń, ale... no nie wiem, jakieś gówniane. Nie podoba mi się. To mi się bardziej podoba. Odnawianie pędzle... To jest lifesteal. Słaby pierścień? No ale po co mi pałka w dupę? Ja mogę tylko dwa itemy wybrać z każdej duszy, z tego co zrozumiałem. Albo pałkę, albo pierścień. Nie opłaca się tego pierścienia, bo musisz co najmniej 6 ciosów w combo zadać, by się odpalił? A gdzie jest to napisane? No dobrze, czat, ale zobaczcie mi, po co mi ta pałka jest? X, pokaż info. X to się chyba bierze to. Jak kliknę X, to wyskoczy, czy chcę to wziąć po prostu. A nie, X jest tutaj, dobra. Jeden z rozdawanych rycerzom przez pontyfika. Coś tam pierścień. Nie odnawia pierzet wraz z każdym kolejnym atakiem. A to jest jakiś opis po prostu, jakiś fabularny. Szczerze, ja nie chcę tej pałki, bo nie jest mi potrzebna. Bo ja nie będę jej używał. No 30 siły wymaga? Ja pierdzie... Kurde, w dupę. To ja mam 19 zręczności, to wymaga 18. Nie bierz nic najlepiej. Ta, ja wolę pierścień wziąć. Znaczy młotka i tak nie będę używał. Wolę ten miecz używać, bo i tak już go wziąłem. Tego będę używał. Biorę pierścień i luj. Mogę duszę wziąć. Ta, ubiję cię zaraz, żebyś oddał tej tamy. No gram po swojemu, gram. Dobra. Poczekaj, zajdę od tego kartu. France. Kiedy ja użyłem żar? Nie używałem żaru, a mam go użyty. Czekajcie, odepnę sobie z ekwipunku to w ogóle. A, po bossie się użył. Dobra, zobaczymy jak ten item wygląda w ogóle, ten miecz. Ej, nie mam czegoś. Ty, nie mam zręczności na to? Nie, poczekaj. Czego nie mam? Ta łapka to jest? Ja mam 16 zręczności, a to potrzebuje 18. W dupę, dwa levele. Dwa levele, ale dobra, zobaczmy jak to wygląda w ogóle. A tak to nosi, fajne. A po co jest ten pokrowiec na plecach, skoro chowam broń, to on znika. Ale to jest wolne, wluj! Ja chciałem... Kurde, nie o to mi chodziło, ja chciałem jednoręczną bronią grać. Mogłem jednak użyć to po prostu na ten czat. Znaczy nie jest aż tak wolny w sumie. No nie wiem, tak średnio mi się to... A poczekaj, starczą przecież, co ja gadam za głupoty. Duży zasięg ma, tyle dobrego. Wluj ma duży zasięg. Dobre DMG ma? No tak jest, taki jak mój item, bo nie jest ulepszony. Ma 104... No prawie takie obrażenia jak mój. Nie mam zręczności na to jeszcze, więc nie wiem czy się opłaca to używać.
Mam minus 58. Przez to rozumiem, że nie mam tego, tak? Że nie mam zręczności. No, na razie to używajmy. Nie, no dodam sobie może te dwa zręczności. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Co by dał na goli brodę 5 zł za te dzisiejsze 30 zł? Poproszę o spam, Cloby. Dziękuję ci bardzo, Cloby. Ja od siebie mogę dać serce. Nie jest to wcale taki dobry ten miecz. No szczerze, myślałem, że będzie fajniejszy. Ja wolę jednoręczne bronie w tej grze. Chyba dlatego mi się nie podoba do końca. No nie wiem, zobaczymy. Potestuję sobie tą broń. Chyba dodam te dwa zręczności, żeby zobaczyć. Dobra, poczekajcie. A widzę silny Bartek na czacie. Masz ta paja. Dodam sobie dwa zręczności, ale najpierw. Nie, poczekaj, to sobie dodam. A luj, dodam te dwa zręczności. Zawsze się przyda. Ta, stać mnie akurat. Brać? Wielki miecz, a nie ogromny? A co to za różnica? Dobra, ja sobie wezmę tę cielację. Wziąłem. Ale szczerze, na razie jednoręczne bronie mi się bardziej podobają. Mimo wszystko. No ma więcej obrażeń od mojego, mimo że nie jest na plus ulepszony żaden. Ale nie jest taki wolny tak naprawdę. Katana jest chyba wolniejsza. Patrzcie, katana jest o tyle słaba, że ona od góry bije. Patrzcie. Taka szybkość jak katana. Tylko katana jest słaba przez to, że ona bije od góry. I ma taki mały zasięg ataku. Bije w dupę, jakby kendo ćwiczył 40 lat. A to bije, takie zamachy robi, przez to hitbox jest kozacki. Nie wiem, przetestuję z tą broń, tylko... Chyba w dwóch rękach lepiej. Aha, dobra, jak w dwóch jest, to on tak trzyma. A, i pierścień miałem założyć. Tak? Jak się zakłada pierścień? Mam 4 miejsca na pierścień. A to co? Jakiś amulet pewnie. Dobra. Założyłem se. Zobaczmy ile lifestyle'a będzie. I teraz tą buteleczkę miałem wziąć. Ej! Ruszać się nie mogę. O kurde, czegoś tu brakuje. Muszę coś zdjąć chyba. Ja pierdziele, za wolny jestem. Już? Normalnie jest? A, to z gołą głową będę chodził. Iluj. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś? Dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugał swoje zęby. Dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.